nasze ciało zbudowane jest z kilku rodzajów tkanek. Najciekawszą z nich jest krew, ponieważ obok limfy jest naszą jedyną tkanką w płynie. Czy to ważne, że krew jest płynna? Oczywiście, ponieważ dzięki temu może pełnić swoje funkcje. Przede wszystkim może rozprowadzać ważne substancje po całym naszym organizmie, może również od każdej komórki odebrać szkodliwe produkty przemiany materii i usunąć je w bezpieczny sposób dla naszego ciała. Skoro krew jest tak ważna, nic dziwnego, że lekarz bardzo często, kiedy chce ocenić stan naszego zdrowia albo zdiagnozować chorobę, zleca nam badanie krwi. Co się z taką pobraną krwią dzieje dalej? Gdzie ona wędruje? Dlaczego pobranie krwi jest takie ważne? Zaraz dowiemy się tego wszystkiego od pracowników Laboratorium Medycznego Synewo, w którym właśnie gościmy. Każda próbka krwi po pobraniu jest przez panią pielęgniarkę opisywana kodem kreskowym, na podstawie którego identyfikujemy dane próbki i wiemy, że ta próbka należy do tego pacjenta, od którego została pobrana. W laboratorium na podstawie kodu identyfikujemy, jakie badania mają zostać wykonane z tej probówki i podlegają wstępnej obróbce. Jeżeli już wiemy, jakie badania mają być wykonane z danej probówki, musimy ją odwirować, więc używamy do tego urządzenia, które się nazywa wirówka. Wkładamy probówkę i wirujemy przez odpowiedni czas, najczęściej jest to 4 minuty. Po odwirowaniu nasza probówka krwi wygląda w ten sposób, że komórki opadają na dno, natomiast u góry jest surowica. Surowica jest to część krwi po prostu pozbawiona komórek, w której wykonujemy większość badań biochemicznych. Badanie biochemiczne, jakie wykonujemy w tej surowicy, to na przykład glukoza, czyli inaczej mówiąc cukier. Kolejnym z badań robionych w naszym laboratorium jest morfologia krwi. Mamy dwa pobrania na to badanie. W dużej probówce jest to pobranie z żyły, albo w małej, pobranie z palca. Przed badaniem musimy dokładnie wymieszać krew w probówce. Następnie sczytujemy kod. Gdy aparat jest gotowy, wykonujemy badanie. Rezultaty badania możemy obejrzeć w programie komputerowym. Na zajęciach dowiecie się, co to znaczy norma. Każdy z nas ma swoją normę odpowiednią dla wieku i dla płci. Jeżeli występuje jakieś odchyły od normy, jakiś wynik jest niepokojący, aparat zawsze nam to sygnalizuje. Wtedy też bierzemy taką kroplę krwi, rozmazujemy ją na szkiełku i oglądamy pod mikroskopem. O tym, jaką rolę pełnią poszczególne składniki krwi, oraz o tym, jak analizować wyniki krwi, które otrzymujecie od lekarza, dowiecie się na dzisiejszych zajęciach. Zapraszam.